Gazety Prasowej. Jest z nami trener Hutnika, pan Bartłomiej Bobla. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie. I proszę o ocenę spotkania. No dobra, dobra reakcja mojego zespołu po ostatnim spotkaniu w Stalowej Woli. Ale myślę, że tam na konferencji powiedziałem, do czego polegliśmy. I dzisiaj tu drużyna moja udowodniła, że to był fakt. Mam nadzieję, że się to już nie powtórzy i pójdziemy dalej tą dobrą drogą, bo dzisiaj zespół chyba pokazał, jaką drogą idziemy i zasłużenie wygraliśmy. Wiem, jak trenujemy i dlatego no, odnośnie od tego ostatniego spotkania nie podobało mi się parę rzeczy, ale w klubie stanęliśmy na wysokości zadania i porozmawialiśmy sobie szczerze i mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Dlatego no, chciałbym przede wszystkim podziękować tu dzisiaj moim zawodnikom, bo dali dużo z serca, z wątroby. Nie ukrywam, że ta pora też dzisiaj nie była taka łatwa do rozegrania meczu, a narzuciliśmy mocne z początku pierwszej połowy ostre tempo i tak naprawdę wtedy miał się już mecz rozstrzygnąć. Tak się nie stało, straciliśmy gola w dość głupi sposób i powiem szczerze, że znów gdzieś tu brakowało mi koncentracji mojego zespołu po wyjściu z szatni. Nie możemy sobie na to pozwolić, tym bardziej, że wygrywaliśmy 1-0. Boli, znów stracony gol, no ale tak naprawdę zwycięzców się nie sądzi i myślę, że dobra reakcja i w dobrych nastrojach bojowych przede wszystkim jedziemy na Kalisz. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są pytania? Trenerze, skoro sam pan nawiązał do tego meczu w Stalowej Woli, zanim o tym obecnym, no to zapytam wprost, czy podjęte zostały takie decyzje, że po prostu na te dalsze wyjazdy drużyna będzie wyjeżdżać dzień wcześniej? Tak. Klub podchodzi do tego już bardziej profesjonalnie, zresztą wszyscy i parę rzeczy sobie powiedzieliśmy, co i jak. Mam nadzieję, że ten temat już jest zamknięty, mleko się rozlało. Idziemy dalszą drogą i mam nadzieję, że to będzie widoczne. Co pan czuł wtedy, jak straciliście bramkę dzisiaj na 1-1 po pierwszej połowie, której w zasadzie no, mogła być równie dobrze 3 i była pełna dominacja wasza? No co, pomyślałem, że być może to będzie w końcu mecz, gdzie przeciwnik bije gola i my mimo wszystko dobijemy w końcówce i tak się też stało. Tak też był ten mecz pod względem taktycznym ustawiany, bo dzisiaj Wróbel był na ławce rezerwowych i ja mu powiedziałem, że wejdzie i strzeli gola i fajnie się stało, bo czasami trzeba tak z napastnikiem zrobić, jak gdyś mu coś nie idzie, to stawić i dać świeżą głowę, wejdzie i strzeli gola i mam nadzieję, że skuteczność jego będzie już lepsza. Czy po tych meczach jeszcze jedno pytanie zadam, no bo nawiążę jeszcze do tego meczu z ŁKS, do tego poprzedniego tutaj na suchych stawach i tego. No, kibice dzisiaj o pierwszej lidze śpiewali. A też ma takie poczucie, że to trochę okej, czy to trochę nie za wcześnie? Ja powiedziałem, nie bujajmy w obłokach. Wiem, ile czeka nas roboty jeszcze. Ten zespół jest w budowie, mamy dobrą, uzdolnioną młodzież, ale ona nie jest jeszcze w pełni taka gotowa, żeby toczyć równe boje z niektórymi zespołami. Aczkolwiek no, pokazuje na to, że z tą górną częścią tabeli dobrze gramy i punktujemy, natomiast gorzej jest z tym dołem. My podchodzimy tak do tego, że koncentrujemy się na najbliższym spotkaniu, a co pokaże, jaka zdobycz punktowa będzie po tej rundzie, to wtedy sobie określimy cel. Na razie mamy podchodzić do tego tak, żeby każde spotkanie wygrywać, dobrze się do niego przygotowywać, mocno, z pokorą, ale mocno trenować i chyba to widać. Jeszcze raz apeluję, bo są różne głosy co do tego zespołu, ale naprawdę potrzebujemy trochę większego wsparcia tu wokół i większego zaufania, bo naprawdę jeszcze raz powtórzę, że ciężko trenujemy i myślę, że to przyniesie wymierny efekt. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Trenerze, najbliższy mecz w piątek, wyjeżdżacie w czwartek na mecz, taki krótki tydzień. Jest to duży kłopot dla drużyny, czy są jakieś plusy tej sytuacji? Zobaczymy, bo pierwszy raz będziemy w takim mikrocyklu krótkim, po niedzielnym spotkaniu, którą mamy trening i zobaczymy, w czwartek wyjeżdżamy, zobaczymy jaka będzie reakcja mojego zespołu w Kaliszu. Daleki wyjazd, ale
No ale ja wierzę w to, że jak się dobrze przygotowujemy do każdego spotkania i mamy optymalne warunki, to my jesteśmy w stanie z każdym wygrać i dobrze grać. I z tego inkasować 3 punkty, co później może być odzwierciedleniem w tabeli. Mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystko. Trenerze, dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję.